smakkujaw.pl, śledź z jabłkiem w śmietanie. Przygotujemy dzisiaj tradycyjne danie kujawskie. Będzie to śledź w śmietanie z jabłuszkiem i z cebulką, serwowany z ziemniaczkami, które ugotujemy w mundurkach. A zatem będziemy potrzebowali 5 filetów śledzi. Mamy tutaj dorodne a la Matthias. Oczywiście one wcześniej były moczone przez godzinkę, 2-3 razy w trakcie zmienialiśmy wodę. Potrzebna będzie śmietana. Mamy tutaj śmietanę kujawską. To jest pojemność około 400 ml, śmietana 18%. Będą potrzebne 2 jabłuszka. My tutaj mamy takie piękne okazy. To są jabłka odmiana Ligol. Będzie potrzebna 1 cebulka, taka dosyć duża. Mamy już ją pokrojoną w piórka. Sok z połówki cytryny wykorzystamy do skropienia cebuli, aby szybciej puściła sok. I będzie potrzebny pieprz świeżo zmielony, który dodamy do śmietany, a potem jeszcze oprószymy nasze danie. Mamy tutaj natkę pietruszki, którą wykorzystamy do dekoracji potrawy. Ta potrawa jest bardzo popularna na Kujawach i w zasadzie w każdy piątek gości na stołach kujawian. Najpierw zabieramy się za nasze piękne, soczyste jabłuszka. Dobrze, żeby jabłka były twardawe. O, najpierw je obieramy i za moment zetrzemy na grubych oczkach tarki. Kończymy już ścierać jabłka. O, proszę bardzo, są piękne, jaśniutkie. Żeby jabłuszka nam nie zżółkły, wrzucamy teraz śmietanę. 400 mililitrów i wsypujemy pieprz i to wszystko teraz przemieszamy. Mieszamy jabłka, śmietanę i pieprz, aż się wszystko dobrze połączy. Jabłuszka będą przykryte śmietaną i za moment zabierzemy się za cebulkę. Wyciskamy sok z połówki cytryny. Przysypujemy cebulę do większej miseczki. I teraz polejemy sokiem z cytryny. I tak troszeczkę delikatnie rozdrobnimy, żeby cebulka puściła nam wcześniej sok. Dosypuję jeszcze 2 szczypty soli i odstawiam, aż cebulka odrobinę zmięknie. Zabieramy się za krojenie śledzi w takie mniej więcej dosyć spore kawałki. O, i kolejny. Wrzucamy śledzie do jabłuszka ze śmietaną. Cebulka już nam zmiękła, puściła sok, a zatem wrzucamy do naszych śledzi, śmietany i jabłuszek. Wszystko przemieszamy. Za moment przykryjemy folią spożywczą i wstawimy do lodówki, a w międzyczasie ugotujemy ziemniaczki w mundurkach. Ziemniaczki już nam dochodzą. Oberwaliśmy listki z natki pietruszki i teraz ją tak w miarę drobno posiekamy. Ja prawie zawsze przyozdabiam danie zieloną pietruszką, ponieważ ona nie tylko nada jeszcze odpowiedniego smaku, jest bardzo zdrowa, zawiera dużo żelaza, ale nasze danie będzie również pięknie prezentowało się na talerzu. Kończymy siekać pietruszkę i zaraz będziemy przygotowywać naszego pysznego śledzia w śmietanie. Ziemniaczki mamy już ugotowane, obrane. Kroimy na takie mniej więcej plastry. A jeszcze pokroimy jeden. I za moment danie będziemy wykładać na talerz.
Ziemniaczki mamy już wyłożone, my pokroiliśmy je w takie plastry, ale można podać z pire ziemniaczanym, można z ukodowanymi cząstkami, to w zależności od upodobań. Nałożymy teraz nasze pyszne śledzie. O, taka porcja już będzie właściwa. Teraz opieprzymy świeżo zmielonym pieprzem. No, lubimy pikantny, więc tego pieprzu dołożymy tutaj sporo. No ale tyle pewnie wystarczy. I posypiemy posiekaną pietruszką. Jeszcze może troszeczkę na nasze ziemniaczki. O. I jeszcze ułożymy tutaj takie trzy listeczki. Nasze danie jest już gotowe, a zatem życzymy smacznego.